Witam bardzo serdecznie na kanale Wspaniałe Wywiady, nazwa robocza. Ze mną Sergiusz Denitrozyniak-Górski. A czemu nie powiedziałaś z tej strony Katarzyna Kasik-Spaciorek, a ze mną jest to takie... Bo ja się nie muszę promować. No dobra. No dobra. Kolejna walka, bardzo krótki odstęp czasu. Czy czujesz, że będziesz przygotowany? Wiesz co, to co czujesz, a to co jest potem, to są dwie różne rzeczy, jak mogliśmy zauważyć. Mam nadzieję, że będzie lepiej, o. Właśnie, my też, ludzie z żyletem, mamy nadzieję, że będzie lepiej. Kibicowaliśmy... Zamówiłem już 150 biletów dla nas. To dobrze. Mamy wejściówki, widzowie. Nie, teraz będziecie płacić. A, to jednak nie mamy wejściówek, widzowie. Jednak nie jedziemy. Dobrze, Sergiusz, czy do tej walki planujesz trzymać dietę, zero coli, zero fajek, czy to znowu będzie jednak walka z twoimi płucami? A ty to bardzo takie kąśliwe te pytania zadajesz. Do ciebie mogę. Okej, kupię zaraz glo, zobaczymy, czy to coś daje. Albo nie będę, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Bo tu ci mogę powiedzieć, że tak, a potem zrobię inaczej, bo wystarczy potem wejść do mnie na streama i się ze mnie śmieją. A ty nie miałeś rzucić palenia? Postaram się. Wystarczy obejrzeć teczkę pokory i wszystko będzie jasne, jak było przy pierwszej walce, prawda? A możesz już zadać jakieś pytanie, takie, gdzie będę mógł wejść jasne, na oczywiście, jasne. Jak twoje zakłady wczorajsze z Jasiem? Pojawiło się kilka TikToków. Czy jesteś aż tak słaby w FIFA i dlaczego dalej się zakładasz? Widzisz, to jest jak z Fame MMA przegrywasz, ale idziesz jeszcze raz, nie? To jest trochę jak ten osioł w Shreku. Ja chcę jeszcze raz! Tam jak tam ta pozytywka była odpalona w pierwszej części. No przegrałem, no, ale widzisz, ja jestem sławnym człowiekiem, więc jak przegram, to nagrywam to, co było karą. Czy jest mi za to wstyd? Owszem. A propos rzeczy, za których jest ci wstyd, czy w całej swojej karierze YouTube'owej jest coś, co chciałbyś wymazać z internetu, żeby wszyscy o tym już zapomnieli? Wiesz co, znalazłoby się parę rzeczy, ale nie dlatego, że uważam, że to było jakieś turbo przesadzone, ale że odbiór ludzi był zły. Między innymi, jakbym wiedział, z jakimi konsekwencjami, jakim pierdoleniem będzie się wiązało zrobienie dla Beki ankiety, na ilu kilogramach się kończy kobieta, nie wrzuciłbym tego drugi raz. Na pewno z Tyczką, jak był wywiad z Tyczką, nie Tyczką, Tyczką. No taki trochę jak Tyczka, wysoki, chudy. Tak z Tyczką był wywiad. To nie powiedziałbym takich słów, bo to potem źle jest odbierane i ja się ciągle łapię na tym, że ludzie nie kumają konwencji i wiesz, a potem jakiejś pani 30-letniej, której się coś wydarzyło parę lat temu w życiu, to do niej nie dociera, że po prostu to taka konwencja jest taki żart. No pewnie z takich rzeczy bym zrezygnował, a z jakichś takich błędów, gdzie świadomie coś podjąłem, decyzję i potem się nie udało, to nie, bo uważam, że to uczy. Czyli możemy się spodziewać powrotu MC Wieszaka? Na razie nie. A fryzura na trawnik kiedyś wróci? Kurwa, brakuje mi włosów z przodu czoła, żeby tak te włosy idealnie postawić. Tak szczerze, żarty żartami, ale wtedy miałem dojebaną linię włosów. Wszyscy mogliśmy to zauważyć. Dobrze, Sergiusz, i czy wrócimy do Daily wraz z kolejną walką? No jest taki plan, tylko z tym, że ja potem mega wycieńczony jestem. Jak muszę film nagrać, iść na trening, live'a zrobić, a ja lubię wszystko robić. Ale zarazem nie uważam, że gdybym nie robił Daily, to może, nie wiem, jakoś turbo lepiej byłbym przygotowany, bo to też jest pretekst, żeby wyjść z domu, nie? Tam też jest jakiś ruch, wiesz, nie jest to ruch treningowy, ale jest to trochę świeże powietrze, gdzieś pojechanie, myślenie o czymś innym, więc też to trochę, wydaje mi się, że też głównie przez to nie byłem jakiś mega pospinany, zestresowany, bo ja nie miałem kiedy myśleć o walce, nie? Ale z drugiej strony ktoś powie, a to właśnie dlatego się tak zaprezentować. No teraz jest łatwo ogólnie się do mnie przypierdolić, więc no możecie to robić. No dobrze, a jeżeli chodzi o trash talk swojego przeciwnika, czy planujesz jakieś mocne ciosy w jego stronę, czy jednak na spokojnie sportowa walka? Wiesz co, Ksajo jest ogólnie pod tym względem ciężkim przeciwnikiem, bo większość rzeczy, które on mówi, większość rzeczy, które on robi, to ja się z nimi zgadzam. Więc jest to ogólnie ciężkie, nie? Więc i też nie jest osobą o niskim ilorazie inteligencji jak Unboxal.
Też z tego, co możemy zauważyć, potrafi się odnaleźć w rozmowie, więc będzie to ciężkie, ale być może coś tam będzie poddymiane, bo to wiadomo, że mentalna przewaga też jest ważna, jak kogoś troszkę wyprowadzić z równowagi, to jest w porządku, ale nie chciałbym robić tego na siłę, bo to bardzo, wiesz, pomiędzy trasztokiem a kompromitacją samego siebie jest bardzo cienka granica i często widzimy tutaj, że ktoś przychodzi i wychodzi na błazna, nie? Więc nie chciałbym tego robić na siłę, jak się pojawi jakaś taka okazja, no to czemu nie można by było poddymić, ale oczywiście z szacunkiem do człowieka. Oglądałeś całą konferencję, czy tylko fragmentami? No oglądałem całą, bo streamowałem tą konferencję u siebie. Kto twoim zdaniem z pierwszych dwóch segmentów był dla ciebie największym zaskoczeniem, jeżeli czy to w pozytywnym, czy w negatywnym stopniu? Przede wszystkim dziewczyna Gimpera mnie zaskoczyła, bo rozkurwiła arbuza udami. Wow. Nie wiedziałem, że się bije. O jej przeciwniczce coś wiedziałem, ona jest z Wrocławia i coś tam słyszałem po klubach, że jest taka osadka, że ja totalnie nie wiedziałem, kto to jest, nie? Więc jak idzie jakiś trener mi mówi, no że La Luna. Czy Lalunia? Laluna? Laluna. Laluna. Mówię, ty, nie wiem. No jakaś telewizja. Mówię, co ty, nie mam telewizji, nie? Więc coś słyszałem, ale do momentu, kiedy dzisiaj nie zobaczyłem jej i ktoś mi nie powiedział, że to ta i nie skumałem wątków, nie połączyłem tutaj, nie połączyłem tych informacji, to nie. Ciekawa walka Szeligi na pewno jest z Normanem. Walka Dawida z hejterem, nie wiem po co jest. No jeśli sobie hejter ją wykrzyczał, to czemu nie? Uważam, że Dawid jest na zupełnie innym poziomie niż hejter. I co mogę jeszcze powiedzieć? No to fajna, ogólnie fajna karta, ale czy coś się na plus wyróżnia? Nie wiem. Ten ziomek Karaś, który tego pięciokrotnego Ironmana zrobił, jest dla mnie jakimś totalnym przechujem. Jakby się dało, to bym dużo pieniędzy dał, żeby mi dał 5% swojej kondycji. 5%! Nie 20, nie 30, nie taką samą, 5%, to wydaje mi się, żebym po prostu sobie stał i tańczył pomiędzy rundami jak Casio. Ciekawe. Też nie wziął sobie od twojego rywala, nie? Bo tamten jest cięższy, większy. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten merytoryczny komentarz. Tak. Wywiadu? Tak. A co, chcesz jeszcze coś dodać? Ogólnie chciałbym polecić mój sklep 7more7. Seven i chciałbym powiedzieć jeszcze, że kocham wszystkich swoich widzów i że pay-per-view jak ruszy, to będzie czy u mnie na Instagramie, czy na YouTubie, czy u Kasi na Twitchu, bo powiedziała, że mnie będzie wspierać w tej walce. Jak widać bilet? No dobra. Dobra.